przyznał, że czuję się troszeczkę stremowany, bo mam mówić o książkach, nie tylko o książkach, bo takich dosyć poważnych tematach jak mentoring, user experience i tak było bardzo, bardzo, bardzo słusznie, ale bardzo poważnie, więc pomyślałem, że można zacząć od Matta Damona, bo prawda, żadna prelekcja czy żaden wykład nie jest kompletny bez wspomnienia Matta Damona. Chodzi mi oczywiście tutaj o film Marsjanin, który w serii Ridleya Scotta, który niedawno gościł na naszych ekranach. Nie mam zegara, nie widzę zegara, a mogę mówić bardzo długo. Film Marsjanin w reżyserii Ridleya Scotta, którego oczywiście znamy z bardzo wielu innych pozycji, wciąż nie ma zegara. I o tym filmie Wojciech Orliński, bardzo znany recenzent, krytyk popkultury, czy też kultury współczesnej, napisał, i to jest cytat, który za mną widać, a ja mam go przed sobą, zaczynam widzieć zegar. Najważniejszym zadaniem literatury fantastycznej, chociaż tak naprawdę mówimy tutaj o science fiction, jest umożliwienie nam ucieczki wyobraźnią w jakieś ciekawsze miejsce. I generalnie rzecz biorąc, z redaktorem Orlińskim bardzo często się zgadzam, na wiele tematów mamy takie same opinie i zgadzamy się do książek, filmów, gier również, ale tym razem chciałbym się z nim nie zgodzić. Co więcej, chciałbym zaproponować, że tego rodzaju patrzenie na science fiction, na fantastykę w ogóle, ale szczególnie na science fiction, jako literaturę czy gatunek, który umożliwia nam ucieczkę. A w jakieś inne miejsce, może nawet lepsze, ale ucieczkę z tego miejsca jest nie tylko nieproduktywna, ale jest wręcz szkodliwe. I to z tego rodzaju opinii biorą się wszystkie przesądy i wszelkiego rodzaju takie obiegowe opinie na temat science fiction, to jest o robocikach, albo o tych zielonych takich ludzikach, które mają troszeczkę za dużo nóżek, albo o rakietach i w ogóle jest wiadomo, tak jak szczególnie w filmie hollywoodzkim. Ja chciałbym zaproponować coś innego. Pierwsza rzecz i przy tej rzeczy prawdopodobnie redaktor Oliński by się ze mną zgodził. Wszyscy powinni czytać science fiction, ale nie dlatego, że umożliwia nam ucieczki wyobraźnią w jakieś ciekawsze miejsca. I za chwilę wyjaśnię, dlaczego wszyscy powinni czytać. Nie tylko czytać, również oglądać, może grać, ale czytanie pewnie jest najlepszym przykładem tego, jak science fiction działa i co może zrobić dla nas i dla naszego świata. Więc zanim wyjaśnię i wymienię parę powodów, które gdyby, mam nadzieję, przekonają was do tego, żeby zacząć. Jeżeli ktoś już czyta, to prawdopodobnie, jak to się mówi, prawie kazanie do nawróconych. Więc mam nadzieję, że jest chociaż kilka osób, które nie czyta, a może kilka osób, które ma bardzo fatalne zdanie o science fiction, bo to jest dopiero wyzwanie. Więc zanim przejdę do tego, chciałbym opowiedzieć troszeczkę o swojej własnej historii science fiction. Wiele tego rodzaju hagiograficznych opowieści zaczyna się, będąc już małym chłopcem, wziąłem do ręki taką i taką książkę. Nie pamiętam, jaka była moja pierwsza książka science fiction, nie pamiętam nawet, kiedy to było. Prawdopodobnie gdzieś pod koniec podstawówki tej science fiction już dosyć dużo czytałem. Troszeczkę oglądałem, chociaż wtedy mniej było filmów. Czytałem również przez liceum, czytałem przez początek studiów w Polsce, a później pojechałem sobie na studia do Stanów Zjednoczonych. Jedną z pierwszych rzeczy podczas zapisów na kursy na początku semestru zobaczyłem, że w ofercie kursowej jest kurs poświęcony amerykańskiej science fiction. I oczywiście podskoczyłem w górę i pomyślałem, oczywiście to jest coś dla mnie. Z co najmniej trzech powodów. Po pierwsze, było science fiction. Bardzo mnie to interesowało, chociaż był to troszeczkę taki sport. I rzeczywiście przed wyjazdem do Stanów traktowałem ten gatunek, traktowałem fantastykę jako dokładnie taką ucieczkę. Czasami była to ucieczka od jakiejś takiej niezbyt kolorowej rzeczywistości lat 80. Czasami była to ucieczka od chłopów i nad Niemnem, bo to było wygodniej czytać, prawda, niż te rzeczy, które trzeba było na polskim. Więc oczywiście science fiction to jest jedna rzecz. Druga rzecz, oczywiście w Polsce wtedy nikt nigdzie, a szczególnie na uniwersytetach, science fiction nie wykładał, nie było żadnych kursów wykładów. Po trzecie, na liście lektur, w bardzo wielu przypadkach w Stanach te listy lektur podawane są przed rozpoczęciem semestru. Znakomita większość tekstów miałem już przeczytaną, więc pomyślałem sobie, zapiszę się, będzie łatwo, prawda, może sobie fajnie pogadam. Na kurs się zapisałem, kurs był bardzo fajny, wykładowca był bardzo sprawny, ale ten kurs zmienił moje życie. Nie dlatego, że przeczytałem po raz kolejny książki, które już wcześniej znałem. Ten kurs zmienił moje życie tak naprawdę, chociaż jest to, wiadomo, w jakimś tam stopniu taka fajna historia, a przez dwa pytania, które padły w trakcie tego kursu. Dwa pytania, które padły po jednym w odniesieniu do dwóch z kilku, a więcej oczywiście omawianych tam powieści. Pierwszą z nich była Duna, klasyka science fiction z lat 60., powieść bardzo polityczna, ale również obracająca się wokół i ekonomii, i religii, i ekologii, co w latach 60. Było jeszcze rzeczą dosyć rzadką i w tym gatunku, i w wielu innych gatunkach.
I podczas naszej dyskusji na zajęciach Dune'y wykładowca zadał nam pytanie, czy Paul Atreides, to jest główny bohater tej powieści, na przykład gdyby ktoś nie czytał, jest naprawdę pozytywną postacią, a jest postacią główną, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby główne postacie lubić i podziwiać i im kibicować. Czy Paul Atreides jest pozytywną postacią i czy ma on prawo moralne i etyczne pociągać za sobą Fremenów, to są rdzenni mieszkańcy tej planety, tytułowej planety, troszeczkę wystylizowani na bliskowschodnich Beduinach. Czy ma prawo ich pociągać do wojny z rodziną Harkonnenów? Harkonnenowie to jest taki odpowiednik. Byli wszystkim w Dune, czym jest Imperium we Wszechświecie Gwiezdnych Wojen. To było pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczyło innej powieści, trochę późniejszej, Neuromancer, tak zwanej Biblii cyberpunka, takiego bardzo sexy, jak to się mówiło, podgatunku, czy też kondencji w science fiction, który wybuchnął w latach 80. Zorientowany wokół komputerów, cyberprzestrzeni, to właśnie Gibson zresztą wymyślił słowo cyberprzestrzeń. I tam pytanie, które padło przy okazji dyskusji tej książki, było nawet prostsze. I pytanie brzmiało, kto za to wszystko płaci? Kto płaci... Oczywiście w stosunku do bohaterów książki, ale też troszeczkę o nas za ten dostęp do informacji. Kto płaci za to, że mamy wokół siebie wszędzie komputery, tak naprawdę komputery mamy w swoich kieszeniach w postaci komórek i gdzieś to wszystko kosztuje i my nie zawsze widzimy te koszty. Jakie są koszty zarówno finansowe, jak i inne? I to pytanie, jeżeli ktoś nie czytał tych powieści, oczywiście mogą nie za wiele znaczyć, chociaż mam nadzieję, że to się zmieni. Natomiast mi zupełnie wywróciły one patrzenie na science fiction. Dosłownie wykatapultowały mnie na jakąś orbitę, może nie za daleką i z tej orbity wróciłem, ale już nigdy potem nie myślałem o science fiction, czy w ogóle fantastyce, a w ten sam sposób. A później przy okazji jeszcze okazało się, że być może uda się ją uczyć na uniwersytecie i tak to się jakoś potoczyło. Więc to jest taka niezbyt hagiograficzna pewnie opowieść, ale o tym, jak mi się to zrobiło, jak moja optyka na science fiction zmieniła się zupełnie z czytania, oglądania również tego gatunku jako właśnie opowieści o innych miejscach, do których można uciec wtedy, kiedy jest nam źle tutaj na ziemi, dosłownie czy w przenośni. Dlaczego więc powinno się czytać science fiction? Zarówno retorycy, jak i specy od Hollywoodu twierdzą, że należy mieć zawsze trójkę, święta trójca, prawda? Tych argumentów potrafiłbym pewnie wymienić kilka więcej, ale ograniczę się do trzech. Pierwszy z nich, dlatego że jest to po prostu dobra literatura. I tutaj, jak gdyby musicie wziąć, uwierzyć mi na słowo, oczywiście wokół fantastyki czy science fiction krążą te wszystkie przesądy, o których wspominałem, że jest to literatura lekka, łatwa i przyjemna, dosyć marna literacko, niezbyt wymagająca intelektualnie. Wiele z tych rzeczy na pewno była prawdą 50 lat temu i 45 lat temu. A żadna z tych rzeczy nie jest prawdą w roku 2015, i nie była prawdą w roku 2005 i nie była już nawet prawdą w roku 1995. Czyli jako literatura science fiction zmieniła się i to już spory kawałek czasu, wiele osób nie zauważyło. A jest to literatura, która potrafi robić wszystko to, albo aż to, co robi każda inna dobra literatura, czyli wzrusza, zaskakuje, rzuca nam pewne wyzwania, niekoniecznie dotyczące techniki czy nauki, chociaż wiele osób też sądzi, że to do tego wszystkiego się tylko to ogranicza. A literatura, która mogłaby stawać w szranki, chociaż oczywiście jestem absolutnym przeciwnikiem porównywania różnych gatunków czy różnego rodzaju tekstów kultury, bo jak je oceniać i jaką skalę używać, ale może spokojnie stawać w szranki z tak zwaną literaturą mainstreamową, z literaturą głównego nurtu, którą wszyscy się zachwycają, a przy okazji biją tego małego chłopca do bicia, którym jest science fiction. To jest raz. Po drugie, science fiction i tutaj zaczyna być ona gatunkiem dosyć wyjątkowym. Zachęca, a na pewno otwiera możliwości poszerzania wiedzy. Szukania czegoś więcej poza powieściami czy opowiadaniami, które czytamy, czy też oglądamy, jeżeli są to filmy. A oczywiście nie każdy czytelnik sięgnie po jakieś inne książki, ale nie jest przypadkiem to, o czym wspominaliśmy, że na tego rodzaju konwentach czy festiwalach fantastycznych jak Falcon można rozmawiać z ludźmi, którzy z jednej strony oczywiście fantastykę czytają, natomiast z drugiej strony opowiedzą nam o tym, jak robiło się broń białą w Europie Północnej między 1650 a 1690. W 91 się już zmieniło. Albo w jaki sposób sprowadzono do Europy orchideę po raz pierwszy i tak dalej. Czyli bardzo różne dziedziny wiedzy, obszary naszej kultury. Czasami są to oczywiście dziedziny związane z tym
tym korem, tym rdzeniem science fiction, czyli jakaś fizyka, astronomia, matematyka, geologia, a kiedy indziej inne obszary kultury, czyli gospodarka, prawo, bardzo często historia. I science fiction bardziej niż inne gatunki, wydaje mi się, poprzez to, jak nabudowuje swoje światy, jakiego rodzaju informacje używa do budowania tych światów, a zachęca, chociaż na pewno nie zmusza i na pewno można się z niej cieszyć, dobrze ją czytać bez zagłębiania się w różnego rodzaju książki czy też lektury dodatkowe. To jest numer dwa. Numer trzy i oczywiście numer trzeci jest najważniejszy. A science fiction, czytanie, oglądanie science fiction daje nam inne spojrzenie na nasz świat. A takim swego rodzaju truizmem w kręgach krytyków, a czy też uczących science fiction jest, że science fiction nigdy niczego nie mówiła nam o przyszłości, nigdy niczego nie mówiła nam o innych miejscach. Ona mówi tylko i wyłącznie zawsze o tu i teraz, tylko że używa do tego mówienia troszeczkę innych metafor, troszeczkę innego języka, troszeczkę innych idiomów. Natomiast zawsze odnosi się do tego, co mamy wokół siebie, albo mieliśmy historycznie wokół siebie. I czytając science fiction i mając tą prawdę gdzieś tam z tyłu głowy, zaczniemy inaczej patrzeć na nasz świat. I myślę, że jest to największa wartość w czytaniu tego gatunku, bardziej niż jakichkolwiek innych gatunków. Zaczniemy dostrzegać w naszym świecie takie często niewidzialne albo ukryte przed nami linie i wektory powiązań, a łańcuchy przyczynowo-skutkowe. Zaczniemy dostrzegać, że nasz świat jest po prostu niesłychanie złożony, niesłychanie skomplikowany i zaczniemy to dostrzegać w trakcie lektury, czytając o tych wszystkich innych światach i starając się często przedrzeć przez jak gdyby tą kreację autorów i to, jak oni tam próbują i znajdujemy się na 17 stronie i o czym on pisze, muszę się cofnąć, bo było za gęsto. Jeżeli cofniemy się i rzeczywiście było za gęsto, być może bardzo najczęściej zorientujemy się, jak ten świat jest zbudowany. Ale ponownie jest to tylko ćwiczenie w optyce, jest to ćwiczenie w patrzeniu, dlatego że są to oczywiście światy wymyślone, natomiast są to światy modelowane czasami mniej świadomie, czasami bardziej świadomie na świecie naszym. I ta żyłka detektywistyczna, którą w nas uaktywnia i takie inne patrzenie pozwala nam popatrzeć na również świat nasz. I takie patrzenie jest nam bardzo, bardzo potrzebne, bo podobno dobrą cechą wystąpień jest zadanie pytań retorycznych, więc ja też mam takie pytanie, nie oczekuję odpowiedzi. Kiedy ostatni raz myśleliśmy o naszym świecie albo naszym życiu? Nie za 3, nie za 5, nie za 7 lat, tylko za lat 20, albo za lat 50, albo za lat 100. Myśmy z całego szeregu powodów, zarówno indywidualnie, jak i kultura, jako społeczeństwa, przestali myśleć długofalowo. Przestaliśmy myśleć o tym, co się będzie działo za tych parę dekad, być może jeszcze za naszego życia, ale również po tym, jak nasze życie się skończy. I oczywiście szczególnie osoby, które mają dzieci, czasami myślą, a jak nam tym dzieciom będzie. Natomiast specjalnie nie przywiązują wagi do tego, a co możemy zrobić, żeby tym naszym dzieciom czy wnukom żyło się lepiej. Czyli tego rodzaju refleksja w każdej kulturze, która ma nadzieję, która chce przetrwać, jest absolutnie niezbędna i absolutnie potrzebna. I my z całego szeregu powodów jest to zrozumiałe. Nasze życie jest bardzo szybkie, jest bardzo zabiegane, mamy mnóstwo problemów bardzo przyziemnych, więc co będziemy myśleli o podniesieniu się wody w oceanach za 40 albo 50 lat? Nas już wtedy nie będzie. Więc my nie musimy o tym myśleć, natomiast kulturowo powinniśmy myśleć i myśli o tym za nas science fiction, myśli o tym za nas fantastyka. Science fiction jest jedynym miejscem w kulturze, które zastanawia się, a czasami są to mniej lub bardziej dzikie czy racjonalne wizje, ale zastanawia się, próbuje sobie wyobrazić, próbuje sobie nam symulować, co się będzie działo z naszym światem, a czasami też w trochę większym kontekście tym, co jest poza naszym światem. I oczywiście w paru ostatnich dekadach troszeczkę zeszliśmy z eksploracji kosmosu. Amerykanie, czyli pierwszy naród, który postawił kosmonautę na Księżycu, w tej chwili nie posiadają nawet tak zwanej zdolności kosmicznej. Ale z drugiej strony pewnie wielokrotnie ostatnio, skoro mówiliśmy o kinie hollywoodzkim, film Interstellar,
pozwolił nam się nad tym zastanowić. Tak myślimy, a co jest gdzieś tam dalej? Jakbyśmy może jeszcze tak szybko mogli popodróżować. I to nie chodzi nawet o to, czy my rzeczywiście tak będziemy podróżować. I nie chodzi o to, czy mamy czego szukać w innych galaktykach, nawet za 100 czy za 200 lat. Chodzi o to, że nie możemy jako kultura istnieć bez przynajmniej co jakiś czas zastanowienia się nad tym, jak to miejsce będzie wyglądać, ale również zastanawiania się nad tym, jak to miejsce mogło by wyglądać. I science fiction bardzo często pokazuje nam scenariusze, ona nigdy nie przepowiada, ona nigdy nie jest symulacją w tym sensie takim predyktywnym, natomiast pokazuje nam takie możliwości, jak tu i teraz mogłoby wyglądać, gdybyśmy zmienili jedną, dwie, trzy, czy może pięć rzeczy, a może gdybyśmy byli w stanie uniknąć jakiegoś jednego wydarzenia, jakiejś jednej katastrofy. Do tego potrzebujemy science fiction nie tylko jako jednostki czytające, ale również jako kultura, jako społeczeństwa, a zarówno narodowe, jak i w sensie globalnym, a ten sens, który jest zawsze w sercu science fiction, też zazwyczaj brakuje go w naszych rozmowach. Nie myślimy o Ziemi jako o planecie, myślimy o swoim kraju, o kontynencie, czasami o jakimś regionie. Jak to zrobić? Jak się do tego zabrać? Szczególnie jeżeli nie czytaliśmy science fiction, albo czytaliśmy bardzo mało, albo kiedyś czytaliśmy i się troszeczkę tak uprzedziliśmy, no bo te robociki, te zielone ludziki, szczególnie jeżeli trafiło się nie na tą książkę, od której powinno się zaczynać. Ponownie trzy rady, a prawdopodobnie subiektywne, ale wydaje mi się, że przynajmniej w wielu przypadkach powinny zadziałać. Po pierwsze, wytrwać. Czytanie science fiction, szczególnie dla kogoś, kto całe życie czytał Chłopów i Nad Niemnem, to troszeczkę za daleko. Kto całe życie czytał literaturę realistyczną, a może być bolesne. Nie tylko dlatego, że Lud a Jacka Dukaja to 1100 stron i to jest bolesne, ale nawet przy krótszych powieściach jest bolesne, dlatego że musimy się nauczyć, jak odczytywać te wszystkie metafory, te wszystkie idiomy, przedzierać się i z jednej strony wyobrażać sobie światy, natomiast też pamiętać, no te światy nie istnieją, to wszystko coś więcej, coś troszkę inaczej znaczy. Trzeba wytrwać, z każdą powieścią, z każdym filmem będzie łatwiej, obiecuję wam to. Tylko trzeba wytrwać i nie zniechęcać się, nie odrzucać. Po drugie, należy pamiętać, że to wszystko jest inny język, inny idiom, to są wszystko metafory. A największym wrogiem science fiction jest branie jej dosłownie. I te wszystkie reakcje, kiedy wychodzimy z filmu, innego filmu Ridleya Scotta, Prometeusz. I jedyną rzeczą, jaką jesteśmy w stanie powiedzieć po tym filmie, to jest, jak ona mogła biegać po tej operacji. Czy naprawdę po dwóch godzinach takiego spektaklu jest to jedyne pytanie, to prawda, albo że ci naukowcy byli tam tak, to troszeczkę nie byli takimi, byli niezbyt miłymi ludźmi. No bo wiemy, że naukowcy są zawsze bardzo miłymi ludźmi, prawda? Pamiętamy, to są wszystko metafory, to są wszystko przenośnie, które oczywiście mają jakieś przełożenie na tu i teraz, natomiast nie należy rozliczać science fiction pod względem albo kryteriami realizmu, prawdopodobieństwa i tak dalej. Po trzecie, trzeba pamiętać, i o tym już mówiłem, że science fiction jest zawsze o tu i teraz. I niektóre z tych metafor, niektóre z tych fantastycznych światów jest być może łatwiej odnieść do naszego, inne trzeba troszeczkę bardziej się napracować, ale jeżeli będziemy pamiętali, że to wszystko jest metafora, zawsze była metafora od początku, naszym zadaniem jest pomyśleć, okej, a jak niektóre elementy z tego świata, jak główni bohaterowie, jak pewne wydarzenia z tych światów wyobrażonych odnoszą się do naszego, do czego to może być aluzja, albo do czego moglibyśmy to przyrównać, do tego, co się dzieje wokół nas teraz, albo działo się jakiś czas temu niedawno. Jeżeli będziemy tak robić, obiecuję wam, będziecie lepiej i inaczej patrzeć na świat. Będziecie widzieli świat jako bardziej skomplikowany, bardziej złożony. Na pewne pytania by dostaniecie odpowiedzi, na inne nie. I nawet wtedy, kiedy nie będzie odpowiedzi, na pewno kiedy będziecie się rozglądać po tym świecie, po czytaniu science fiction, będziecie widzieli lepiej, dalej, nie zawsze szczęśliwiej, ale literatura chyba nie zawsze ma nas uszczęśliwiać. Na pewno, natomiast science fiction wydaje mi się, i to jest jak gdyby moje osobiste wierzenie i moja religia, skoro mówiłem o hagiografii, że science fiction naprawdę czyni nas lepszymi ludźmi pod każdym względem. Dziękuję bardzo.